Błogosławieni cierpliwi, albowiem oni otrzymują szczególne łaski. Co prawda nie ma tego błogosławieństwa wśród tych, które wypowiedział Jezus, ale to ja mówię o tym, o cierpliwości, ponieważ chcę was poprosić o 16 minut waszego czasu, abyście pozwolili mi przez tyle podzielić się listem do Koryntian. Rozpoczynamy dzisiaj czytanie drugiego listu i w tym tygodniu Kościół nam proponuje właśnie ten list Pawła do Koryntian i chciałbym, abyśmy w tym tygodniu tym listem właśnie się zajęli. Jest tego warty, dlatego że nie tylko odkrywa nam niesamowite rzeczy z czasów Pawła, jego myślenie, doświadczenia, ale przede wszystkim jest to fragment Nowego Testamentu, który bardzo praktycznie także odnosi się i do naszych czasów, do naszego życia, naszego sposobu myślenia. Zacznijmy od samego Koryntu. To jest miasto bardzo niesamowite. Moglibyśmy powiedzieć taki Nowy Jork dzisiejszy, albo Londyn, albo Los Angeles. Miasto tętniące życiem, tętniące różnorodnością, które jest oblegane przez rozmaite osoby, także przez turystów. Przepływa całe mnóstwo towarów, pieniędzy, ale i w związku z tym różnego myślenia, różnych prądów myślowych, różnych światopoglądów. Więc jest to taki zmiksowany świat, można powiedzieć. Taki mały świat w tym miejscu zebrany. Korynt był stolicą Achai, tego regionu, który dzisiaj jest częścią Grecji. I to miasto było bardzo znanym miastem greckim właśnie. No, znanym niestety przede wszystkim ze swojego grzechu. Nawet ukuto taki termin zachowywać się jak Koryntianie, albo już mówiąc tak niezbyt ładnie, koryntować się. I to było słowo, które jednoznacznie mówiło o rozwiązłości seksualnej, przede wszystkim o zdradzie małżeńskiej, o współżyciu poza małżeńskim. Nawet Platon, ten wielki myśliciel, mówiąc o dziewczynach koryńskich, no nie miał na myśli niewiast, które mieszkają w Koryncie, ale w ten sposób nazywał prostytutki, więc w świecie dawnym greckim no Korynt raczej jednoznacznie się kojarzy. Mniej więcej 150 lat przed Panem Jezusem jednak Rzymianie najechali te tereny i Korynt został jako miasto zburzony, zrównany z ziemią i przez 100 lat właściwie nic tam nie było. Ale pewnego dnia Juliusz Cezar postanowił sobie odbudujmy Korynt. I faktycznie mniej więcej w 46 roku przed Panem Jezusem Korynt zostaje odbudowany. Tam osiedlają się mieszkańcy Rzymu, kilka tysięcy Rzymian tam Cezar wysyła, przede wszystkim niewolników, którzy odzyskali wolność. I ze względu na genialne swoje położenie, Korynt zyskuje bardzo szybko ogromne znaczenie. Co mam na myśli, mówiąc o tym super położeniu? Znajduje się Korynt blisko przesmyku koryńskiego. To jest taki pasek ziemi pomiędzy dwoma morzami, egejskim i jońskim. Troszkę tak jak nasz żelazny most w drodze na Miłomłyn. Jakbyśmy przez las drałowali te 7 kilometrów, tak sobie obliczałem, że tyle to mniej więcej jest drogi. Ten pasek ziemi sztuczny u nas, co prawda, który rozdziela jedno jezioro drwęckie, tam gdzie kiedyś, pewnie jeszcze wy pamiętacie, ja już tylko znam to z fotografii, tam gdzie kiedyś jeździł pociąg do Miłomłyna. Więc mniej więcej na takim pasku właśnie leży Korynt, tyle że ten pasek ma około 6 kilometrów szerokości. Też podobnie jak nasza Mierzeja Wiślana, która oddziela Morze Bałtyckie od zalewu właśnie, umknęło mi słowo, od zalewu Wiślanego, za dużo tych geograficznych nazw. No więc już zostawmy te wszystkie geograficzności. W każdym razie to położenie Koryntu sprawiało, że można było transportować towary z jednego morza na drugi ziemią. Już w starożytności wynaleziono drogę, te 6 kilometrów, drogę łączącą dwa porty i tam transportowano nie tylko nawet towary, ale same statki. To też ciekawe, co bardzo ułatwiało różne działania militarne. No bo wyobraźcie sobie, zanim jakaś flotylla opłynęła
cały półwysep Pelopones, to zajmowało i dużo czasu i było niebezpieczne z racji różnych skał, raf, z racji zmiennego wiatru. Więc zanim jakaś tam duża grupa statków przepłynęła, to wróg w tym czasie mógł szybciej o wiele te statki przenieść ziemią. No więc to wszystko sprawiało, że Korynt miał niesamowicie wielkie znaczenie, ale jednocześnie z powodu napływu różnych ludzi, prądów myślenia, światopoglądów, nie było właściwie jednego stabilnego fundamentu. I kiedy dociera tam Paweł podczas swojej drugiej wyprawy misyjnej, zakłada parafię, możemy powiedzieć po naszemu, wspólnotę, gminę chrześcijańską, to jest jeden z problemów. Ta różnorodność myślenia sprawia, że Koryntianie nie są zbyt stabilni w swojej wierze. Troszkę się tam rozklejają, rozchodzą i mówią sobie, no dobrze, ale to czy tak na pewno jest, czy tak konkretnie trzeba się tego trzymać, a może jednak coś innego też możemy dołączyć do naszej wiary. I po drugie, są także bardzo mają światowe myślenie w tym sensie, że jeśli pojawiają się jakieś konflikty, nie mają problemu, żeby iść do sądu, żeby swoich braci, tak jak my byśmy, powiedzmy, się pokłócili. Ja powiem wam, co wy sobie to myślicie? A wy na to co? Będziesz się wydzierał na nas? I zamiast przyjść pogadać, to idziecie od razu do sądu. I tu za chwilę przejeżdża policja i mnie zgarnia i mówi, co tu krzyczysz na biednych ludzi? No więc Paweł, kiedy założył wspólnotę i po pewnym czasie dowiaduje się, że takie rzeczy tam się dzieją, napisał list, który to wszystko ma wyjaśnić. To jest pierwszy list do Koryntian. Brakowało na pewno we wspólnocie jedności, miłości. I tam choćby mamy w pierwszym liście do Koryntian ten cudny hymn o miłości, w którym Paweł wyjaśnia, czym miłość jest. Właśnie Koryntianom, którzy miłość rozumieli często opacznie, tylko w sensie fizycznym, jako przyjemność seksualną, ale też i brakowało tej miłości do osoby, która być może jakoś mi zalazła za skórę. I na szczęście udało się to wszystko jakoś wyrównać, ale po pewnym czasie, z racji tego, że jak już wiemy, Korynt był na trasie wielu różnych szlaków i handlowych, i podróżniczych, i militarnych, dotarli do Koryntu jacyś, w cudzysłowie, bracia, jacyś wichrzyciele, którzy zaczęli głosić fałszywą naukę o Chrystusie i mówili, kto, Paweł? Nie, to Paweł jest głupi, Paweł gada bzdury. Zobaczcie, jak on wygląda, mały, szkaradny, no to nic dobrego powiedzieć nie może, prawda? No to nie słuchajcie go. I rzeczywiście tak ci ludzie namieszali w głowach Koryntianom, że ci odwrócili się od Pawła. I drugi list do Koryntian jest reakcją właśnie na to. Już nie tyle porządkuje sprawy we wspólnocie, ile raczej porządkuje relacje Paweł a Koryntianie. To jest najbardziej emocjonalny list Pawła, najbardziej osobisty ze wszystkich, które napisał. I chociaż już, kiedy ten list mniej więcej 10 lat przed swoją śmiercią Paweł wysyła do Koryntian, to już w większości udało się pojednać apostołowi z ludźmi, ale część jeszcze została jako jego przeciwnicy. Zerknijmy sobie i zwróćmy uwagę na kilka tylko spraw w tym fragmencie, który czytamy. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa. Zobaczcie, że przypomina im, że jest apostołem. Nie przychodzi do nich prywatnie jako ktoś obrażony, że go źle potraktowali, ale mówi, słuchajcie, no musicie zdobyć się na to, żeby widzieć we mnie apostoła, żeby słyszeć w moich słowach to, co mówi Jezus. Jasne, możemy się lubić, możemy się nie lubić, możecie myśleć o mnie różne rzeczy, ale musicie zdobyć się na wiarę, że ja to nie tylko ja, ale przychodzi do was Jezus. I Paweł mówi, to prawda, ja jestem mały, jestem niczym, jestem grzesznikiem, ale zostałem wybrany przez Jezusa i jestem Jego apostołem. Jeśli w to nie wierzycie, to nic nie usłyszycie. To łaska was nie dotknie. Musicie zrobić ten krok wiary, że przychodzi do was apostoł. I Tymoteusz, brat do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie. To słowo brat jest tutaj bardzo ciekawe, bo brat to nie jest osoba, którą się wybiera. Braci, zarówno tych krewnych, najbliższych, jak i braci we wspólnocie, braci, siostry, no nie wybieramy. Wybieramy zwykle na naszych kolegów czy przyjaciół, osoby, które lubimy, które jakoś nam pasują, ale bracia są nam dani. To święty Franciszek mówił, Pan dał mi braci. I to brzmi czasami trochę złowieszczo, bo
bracia to nie są koniecznie ci, którzy są nam przychylni, którzy są mili. Często to są osoby, z którymi się jest trudno dogadać, z którymi się ścieramy jak kamienie, które mają ostre kanty i zupełnie do siebie nie pasują. I tak jest często we wspólnotach. A więc brat czy siostra to jest ktoś, kogo dał Pan Jezus. I choć nie gwarantuje to miłych relacji, to gwarantuje to na pewno, że będzie działał w takiej relacji Pan Jezus. To znaczy, że będzie można odnaleźć tam łaskę. Prawdopodobnie święty Paweł pierwszy raz usłyszał określenie brat z ust Ananiasza, czyli tego, który go ochrzcił w Damaszku. Pamiętamy, kiedy Paweł, jako jeszcze nazywany wtedy Szawłem, zmierza do Damaszku, żeby porywać chrześcijan, wtrącić ich do więzienia, prześladować. Tam Pan Jezus mu się objawia i mówi: Szawle, Szawle, co ty robisz? Czemu mnie prześladujesz? Szaweł, dotknięty tą łaską, nawraca się. I wtedy Jezus mówi do Ananiasza: przyjmij tego Szawła i masz go ochrzcić. I Ananiasz mówi: słucham? To Panie Jezu, nie wiesz, kto to jest? To jest drań. To jest ktoś, kto niszczy Kościół. Ktoś, kto, o którym słyszałem wiele złego. Jezus mówi: dobrze, ale ja go zmieniłem. Czy masz odwagę przyjąć to, że ja mam moc zmieniać ludzi tak, jak chcę? No i Ananiasz się oczywiście na to zgadza i mówi: Szawle, bracie, przejrzyj. I tu Paweł pierwszy raz słyszy to określenie brat od kogoś, kogo prześladował. No nie bezpośrednio, bo nie znał Ananiasza, ale przecież niszczył chrześcijan. Więc to słowo brat musiał też przełknąć Ananiasz. Przyjąć Pawła, Szawła jako brata. Więc to przypomina także nam, że czasami musimy żyć wśród osób, z którymi nie jest nam łatwo, ale jeśli jest to w ramach wspólnoty, którą zrodził Chrystus, to mamy gwarancję, że w tych trudnych relacjach mimo wszystko działa łaska, która będzie też zmieniała i nas samych. Dalej mówi: łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Ten pokój, którego życzy Paweł Koryntianom, to nie jest tylko jakieś dobre samopoczucie. Nie mówi im, no żebyście się dobrze czuli, żeby było wam miło. Tylko on jakby przypomina, słuchajcie, pokój płynie z relacji z Panem Jezusem, z tej bliskości z Nim. To znaczy pokój jest czymś naturalnym dla obecności Pana Boga. Tak jak pachną pięknie kwiaty i ten zapach jest po prostu przynależny im, tak pokój przynależy do obecności Pana Boga. Jak piękny zapach roznosi się dookoła Pana Boga. Jeśli staramy się być blisko Niego, to prędzej czy później ten pokój zagości w nas. Więc też czasami możemy pytać, jeśli moje serce jest pełne niepokoju, wciąż gdzieś tam goni, tłucze się, nie wiadomo co, czy nie jest to zaproszenie, żeby być bliżej Pana Boga? I prawdę mówiąc, kiedy czytałem sobie to zdanie, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, wiecie, czego mi to tu brakuje, albo kogo mi brakuje? Ducha Świętego. Czego święty Paweł zapomniał o Duchu Świętym? Tym bardziej, że w następnym zdaniu mówi: błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. No ale przepraszam, Duch Święty to co? Się już nie liczy, zgubił się, nie ma tu znaczenia. Otóż Duch Święty się w ogóle tu nie zgubił i choć nie jest wymieniony bezpośrednio, to ten fragment aż szumi obecnością Ducha Świętego, furczy, jest pełen obecności Ducha. Wiemy, że Duch Święty często jest przez Pana Jezusa i w ogóle w Nowym Testamencie nazywany paraklet, parakletos, czyli pocieszyciel, ktoś, kto zachęca, kto inspiruje, kto jest adwokatem, kto wspomaga. I w tych zdaniach to jest fragment Nowego Testamentu, gdzie najczęściej pojawia się to słowo albo pocieszać, albo pocieszenie, które właśnie bierze się od parakletos. Więc to Duch Święty sprawia to pocieszenie, o którym tak wiele Paweł tutaj mówi. I czym jest to pocieszenie? No, podobnie jak pokój, to nie jest jakaś ulga, którą Pan Bóg nam daje i mówi: dobrze, ja cię pocieszam. Klepie po ramieniu, mówi: będzie dobrze. Bo takie pocieszenie jest, jeśli jest cokolwiek warte, to tylko wtedy, kiedy trwa. Kiedy ktoś mówi: zobacz, jestem z tobą, nie płacz, wszystko będzie dobrze. Ale kiedy ja zostaję sam, kiedy wracają mi myśli o problemach, to takie pocieszenie nie jest w stanie mnie uratować. Ale pocieszenie, które daje Duch Święty czy Pan Bóg, mówiąc ogólnie, jest jednak czymś zupełnie innym.
ono wynika stąd, że Pan Bóg ma ostatnie zdanie. Że Pan Bóg wskrzesza także umarłych. I o tym mówi, już nie czytaliśmy tego w pierwszym czytaniu, bo jest to troszkę dalej w tym pierwszym rozdziale. Paweł mówi, byłem w wielkich tarapatach, doświadczałem wielkich cierpień. Moje życie było zagrożone w rozmaitych sytuacjach, ale właśnie nauczyłem się w nich nie ufać samemu sobie, ale Bogu, który wskrzesza umarłych. On to ocalił nas tylekroć od śmierci i nadal będzie ocala. Co Paweł mówi? Mówi tyle, że mocą, którą Ojciec wskrzesił Jezusa z martwych, tą samą mocą, tą samą łaską i nas ratuje od śmierci. To jest niesamowite, że uczestniczymy w ten sposób w zmartwychwstaniu Jezusa, chociaż nie umieramy fizycznie na razie, ale w tych różnych doświadczeniach, przez które przechodzimy, Pan Bóg oferuje nam tą samą moc, tę samą łaskę, którą wskrzesił swojego Syna z martwych. Paweł mówi tak, bo nasz Bóg jest Bogiem, który wskrzesza umarłych. Więc to nam daje pocieszenie, a nie jakieś poklepanie nas po ramieniu, że dobra, wszystko będzie okej. Pan Bóg pociesza cię w ten sposób, mówiąc, ja ostatecznie zwyciężę, bo ja pokonałem śmierć. Więc pociecha płynie z wiary, że ostatecznie jest zbawienie, jest ratunek, który Pan Bóg nam daje. I już dzisiaj możemy odczuwać to przez naszą wiarę, przyjąć tę łaskę, że Pan Bóg nas ratuje. I rozumieć, że pocieszenie nie polega na tym, że Pan Bóg odsuwa od nas cierpienia. Że ich nie będzie, że one znikną, bo to jest myślenie bajkowe. I cała nasza rzeczywistość przeczyłaby temu przecież. I gdyby ktoś mówił, jeśli Bóg cię kocha, to nie będzie cierpienia w twoim życiu. To jest bzdura, to nie jest prawda. Cierpienie jest i będzie aż do końca naszego życia, ale pocieszenie, które Pan Bóg daje, polega na tym, że to cierpienie nas nie niszczy. Nie dlatego, że jest łatwe do przejścia czy bezbolesne, ale dlatego, że Pan Bóg mówi, ja przez to działam. Możesz mi ufać, że nawet jeśli będzie ci bardzo ciężko, ja wykorzystam to doświadczenie dla twojego dobra. Kształtuję cię duchowo, twoje serce zostaje uzdrowione, wzmocnione. Proszę, przyjmij cierpliwie te doświadczenia. I to jest prawdziwe pocieszenie, czyli wyjaśnienie tego, co się dzieje, a nie odsunięcie strapień, nie odsunięcie tych rozmaitych problemów, przecież których w życiu Pawła choćby zupełnie nie brakowało. I ostatnia rzecz to to, że Paweł pokazuje ten cudowny mechanizm, że my doświadczyliśmy, mówiąc o sobie, wielu strapień, wielu doświadczeń, ale po to, żebyśmy pociechę, którą dał nam Pan Bóg, mogli przekazać wam. I to jest też pewna droga, czy pewien mechanizm, którego Paweł nas uczy, że mianowicie, jeśli przechodzimy przez jakieś doświadczenia, trudności, to jednym z powodów tego jest to, że będziemy mogli pomagać innym, że będziemy mogli rozumieć innych, że będziemy mogli dać światło innym, że to nie jest koniec, to nie jest tragedia. A czego dzisiaj świat potrzebuje? Więcej pieniędzy? Więcej zdrowia? No nie. Tego wszystkiego pieniędzy ma. Zdrowia, no walczy o nie, ale nawet jeśli ma zdrowie, to bez wiary dokąd to doprowadzi? Więc świat dzisiaj potrzebuje światła, rozumienia tego, że jest Pan Bóg, jest życie wieczne, że śmierć nie jest końcem. I skąd ma się o tym dowiedzieć? No tylko od tych, którzy sami to przeżyli. Tylko świadek jest w stanie pokazać drogę, czy pomóc przemienić serce drugiej osobie. Już Paweł VI mówił, że papież Paweł VI, że świat nie tyle potrzebuje nauczycieli, mądrych, gadających głów, ale potrzebuje świadków, ludzi, którzy przeżyli cierpienie i w nim właśnie doświadczyli działania Pana Boga i będą o tym mówić, bo to potrafi zapalić nawet tych, którzy dzisiaj drwią sobie, śmieją się, nie wierzą, może kulturalnie odmawiają. Nie, tam Pan Bóg, nie chce słuchać o nim. Ale jeśli zobaczy kogoś, kto cierpiał i w tym cierpieniu odkrył Pana Boga, to to może zaciekawić, to to może być inspirujące. Być może dlatego Pan Bóg przeprowadza się przez rozmaite doświadczenia, aby w nich objawić ci swoją moc, swoją łaskę, to, że jest Bogiem wskrzeszającym umarłych i potem pośle cię do innych. Może niekoniecznie bezpośrednio, może nie tak jak Pawła, do dalekich krain, ale może do sąsiada, może do osoby ze wspólnoty, może do
kogoś, z kim się nie spotykasz, ale za kogo się modlisz. I to Twoje cierpienie przyjęte daje też moc Twojej modlitwie. Więc Pan Bóg, jeśli coś z nami robi, to wszystko ma sens. I Paweł w tym początku tego listu przypomina nam. Ufajcie Panu Bogu, nawet jeśli przechodzicie przez doświadczenia, bo On w nich jest, właśnie w nich jest. I miejcie odwagę, bo na pewno będzie działał. Obserwujcie tylko i czekajcie z wiarą na Jego działanie. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Mam taką propozycję, małe zadanie domowe, żebyśmy pomyśleli o jednej osobie, bracie, siostrze, z którą trudno nam się może dogadać we wspólnocie czy w sąsiedztwie i pomodlić się za tę osobę szczególnie dzisiaj. I druga rzecz, odkryć jakieś jedno wydarzenie w swoim życiu, które jest szczególnie trudne, bolesne. Jakoś nie umiem tego zaakceptować i zmusić się chociaż przez chwilę do pomyślenia, że Pan Bóg jest w tej sytuacji, bo to obiecał. Spojrzeć na tę sytuację jako na część działania Pana Boga, czyli że jeśli jest to cierpienie, to zwykle jest dla nas taka właśnie sytuacja, to że ono się skończy, prędzej czy później, jest tylko kwestią czasu, aż się skończy, a łaska pozostanie na wieczność.